To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku. Czy wojna w Ukrainie spowoduje kolejny wielki głód? 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry, z tej strony Urszula Pieczek z Gazety Wyborczej, a Państwa i moim gościem jest Konstanty Gebert, tłumacz, dziennikarz, pisarz, autor wydanej w 2022 roku książki Ostateczne rozwiązania, Ludobójcy ich dzieło, która właśnie dostała nagrodę Beaty Pawlak i nagrodę Clio. Dzień dobry. Dzień dobry. Co roku w czwartą sobotę listopada Ukraińcy upamiętniają ofiary sztucznie wywołanego przez ZSRR głodu w latach 30. XX wieku na Ukrainie. Pisze pan w swojej książce, że Hołodomor, tak Ukraińcy nazywają Wielki Głód, był ludobójstwem, które jednak za ludobójstwo może nie zostać uznane. Dlaczego? To jest zupełnie fundamentalna kwestia polityczna i zarazem arcyciekawa kwestia prawna. Mianowicie ludobójstwo jest zbrodnią w prawie międzynarodowym, zbrodnią karaną na mocy ONZ-owskiej konwencji o zapobieganiu i ściganiu ludobójstwa, którą w 1948 roku podpisały jednomyślnie wszystkie państwa członkowskie i od tej pory nowe państwa członkowskie też do tej konwencji dołączają. I w tej konwencji ludobójstwo jest zdefiniowane jako działania podejmowane w zamiaru wyniszczenia w całości lub w części grupy etnicznej, narodowej, rasowej lub religijnej. To jest enumeratywna lista, to znaczy, że jeżeli jakaś grupa nie jest grupą rasową, etniczną, narodową czy religijną, to jej eksterminacja nie jest ludobójstwem. Rzecz w tym, że pierwotnie twórca tej definicji, polski żydowski prawnik Rafał Lemkin, który jest także twórcą samej koncepcji tego, że istnieje coś takiego jak ludobójstwo i twórcą tego słowa ludobójstwo, genocide po angielsku, więc Lemkin pierwotnie pragnął, żeby na tej liście grup były także grupy społeczne i polityczne. I to zostało zawetowane w ONZ-cie przez Związek Sowiecki, który poparła Arabia Saudyjska z powodów niedocieczonych. I jako że bez podpisu Sowietów ta konwencja prawdopodobnie nie mogłaby zostać podpisana przez państwa satelickie i nie miałaby tym samym powszechnej mocy obowiązującej, Komitet redakcyjny zgodził się na sowieckie żądanie wycofania z definicji tych słów grupy społeczne bądź polityczne. Dochodzimy do Hołodomoru. Sowieci oczywiście dlatego nie chcieli, by za ludobójstwo można uznać eksterminację grup społecznych czy politycznych, że jeżeli by te słowa pozostały w definicji, no to Hołodomor byłby ludobójstwem i Związek Sowiecki mógłby być za to ludobójstwo ścigany. Zbrodnia ludobójstwa się nie przedawnia. Tyle tylko, że historycy od tej pory debatują, czy Stalin pragnął zagłodzić ukraińskich chłopów dlatego, że byli ukraińskimi chłopami, a więc w ramach kampanii przeciwko kułakom, czy dlatego, że byli ukraińskimi chłopami, a więc w ramach kampanii przeciwko Ukraińcom. I tutaj zdania historyków są podzielone, ale na przestrzeni lat coraz więcej autorytetów dołącza do tezy, że chodziło tutaj jednak o Ukraińców, dlatego że ta sama polityka rolna, która doprowadziła do Hołodomoru, była także wprowadzana w życie na Kubaniu, w Kazachstanie, ale tylko na Ukrainie była ona realizowana dalej i konsekwentnie, nawet wtedy, kiedy było wiadomo, że jej nieuchronną konsekwencją jest ludobójczy głód. Co więcej, równolegle z tą polityką rolną były drastyczne zmiany w polityce wewnętrznej Związku Sowieckiego, skierowane na to, co jest dopuszczalne w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej. Tak zwane ukraińskie odrodzenie zostało wtedy stłumione. I jest nazywane rozstrzelanym odrodzeniem. Tak, bo było to rozstrzelane odrodzenie. Rugowano język ukraiński instytucji publicznych,
wzmożono walkę z ukraińskim nacjonalizmem i suma tych wszystkich poszlak moim zdaniem dość jednoznacznie wskazuje na to, że podczas kiedy punktem wyjścia tej polityki rolnej Stalina była rzeczywiście chęć zniszczenia kułaków jako klasy, o tym zresztą Stalin mówił w 1928 roku na zjeździe partii bolszewickiej, to jej konsekwencją była próba zniszczenia Ukraińców jako narodu. Stalin zresztą wielokrotnie pisał, on był głównym ekspertem partii bolszewickiej od kwestii narodowościowych, pisał, że podstawą narodu jest chłopstwo. Jeżeli chłopstwo zostanie wyniszczone, to naród na dłuższą metę nie będzie mógł istnieć. I dlatego wypada się zgodzić z tezą, którą głosi dzisiaj rząd ukraiński i bardzo liczni historycy, że Hołodomor był w istocie ludobójstwem. Wciąż nie jest jednak znana liczba ofiar Wielkiego Głodu w Ukrainie. Pan przytacza badania w swojej książce zespołu Emiliana Rudnickiego z 2015 roku, który podaje, że Wielki Głód pochłonął około 4,5 miliona osób, w tym 600 tysięcy nienarodzonych dzieci. Wcześniejsze badania z 2010 roku wskazywały, że to jest 3,9 miliona osób i 6,1 miliona dzieci nienarodzonych. Ja pamiętam na swoich studiach, że mówiono nam o takich liczbach pomiędzy 3,5 miliona a 10 milionów. To jest olbrzymia różnica. I skąd te różnice w ogóle wynikają? Te różnice wynikają z dwóch niezależnych przyczyn. Jedno jest brak obiektywnych danych. W trakcie trwania ludobójstwa władze sowieckie nie dokumentowały liczby ofiar. Nie istnieje więc jakiś tajny sowiecki dokument, który wystarczy odszukać i ogłosić. Co więcej, różni badacze różnie definiują ofiary ludobójstwa. Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli narzędziem ludobójstwa był głód, to ofiary, które zmarły z głodu, są ofiarami ludobójstwa. Ale co z ofiarami chorób, które towarzyszyły ludobójstwu? Przyrostem naturalnym, który nie mógł się spełnić, bo potencjalni rodzice zmarli. Tutaj są różnice w dokumentacji i różnice metodologii, które spotykamy zresztą nie tylko przy Hołodomorze. Takie spory na ogół towarzyszą wszystkim badaniom ludobójstw. Nie mamy dokładnej liczby ofiar pierwszego ludobójstwa XX wieku, czyli ludobójstwa Herero i Nama w Namibii. Do tej pory trwa spór o rzeczywistą liczbę ofiar ludobójstwa Ormian w Imperium Otomańskim. Naukowcy na ogół zgadzają się, że było to prawdopodobnie 800 tysięcy ludzi, ale są też szacunki znacznie wyższe. Jeśli chodzi o zagładę Żydów, to podczas kiedy ta liczba 6 milionów jest podawana jako niepodważalna, w rzeczywistości historycy się zgadzają, że tych ofiar było prawdopodobnie około 5,5 miliona. Ta liczba 6 milionów została przyjęta wcześniej, bo brzmiała okrągło, łatwiej było ją podawać. Do tej pory mamy spór o to, ile osób zostało zamordowanych podczas ludobójstwa w Kambodży. Właściwie tylko ludobójstwo Tutsich w Rwandzie mamy liczbę ofiar w tym przypadku określoną dość precyzyjnie, no dlatego, że w Rwandzie istniały dobre dane ze spisów powszechnych i można było porównać ludność kraju przed ludobójstwem i po. Ale musimy zaakceptować fakt, że w ludobójstwach dokładna liczba ofiar nigdy nie zostanie określona z zadowalającą precyzją. Artystka wizualna Karolina Brzuzan, która zajmuje się badaniem głodu i jakby jego reprezentacją w sztukach wizualnych, powiedziała kiedyś, że głód to nie jest kwestia braku pożywienia, a kwestia braku etyki. Z kolei Oksana Zabuszko, która zajmuje się też kultywowaniem jakby pamięci o Wielkim Głodzie, mówi, że Wielki Głód to był zamach na naturalny porządek świata, bo jakby się zastanawiać nad tym, to jak to możliwe, że w Ukrainie, spichlerzu Europy, ludzie masowo umierali z głodu. I
To pytanie w zasadzie jest też aktualne dzisiaj, dlatego że można zapytać, jak to możliwe, że dziś, kiedy państwa bogate produkują tyle jedzenia, które mogłoby wykarmić całą planetę, ludzie z biedniejszych obszarów wciąż cierpią z niedożywienia. W książce Głód Martina Kaparosza padają takie słowa, że głód to jest ekstremalna forma sprawowania władzy nad ludźmi. Komu głód się dziś opłaca? Głód opłaca się tym rządom, które posługują się głodem, kontrolować swą ludność bądź ją tłumić. Na naszych oczach dokonuje się masowy głód w Tigreju, prowincji etiopskiej, która od 2 lat toczyła wojnę z rządem centralnym i została właśnie pokonana. Na początku tego miesiąca Tigrej podpisał właściwie bezwarunkową kapitulację, dlatego że w 7-milionowym narodzie zginęło już 500 000 ludzi, w większości z głodu właśnie. Tigrej jest całkowicie otoczony przez terytoria etiopskie bądź erytrejskie, a tutaj Erytrea jest sprzymierzona z Etiopią i po prostu nie było już komu walczyć i kogo bronić. Tigrejczycy, ci, którzy przeżyli, ocalili życie, bo Addis Abeba zgodziła się na wznowienie transportów pomocy humanitarnej, ale za cenę swojej wolności. Jest więcej takich współczesnych przykładów użycia głodu bezpośrednio jako broni, bądź jako narzędzia szantażu. Kiedy Rosja napadła na Ukrainę, zablokowała dostawy ukraińskiego ziarna, które są głównym źródłem ziarna dla wielu krajów afrykańskich. Egipt na przykład polega w 60% na dostawach ziarna z Ukrainy i w mniejszym stopniu z Rosji. Tym samym, uniemożliwiając eksport ukraińskiego ziarna, Rosja nie tylko uderza w gospodarkę Ukrainy, ale także szantażuje resztą świata wizją kolejnych ofiar, jeżeli jej żądania nie zostaną spełnione. Na bardziej ogólnym poziomie żywność jest towarem. Tak długo, jak długo pozostaje towarem, tak długo podlega prawom ekonomicznym popytu i podaży. Unia Europejska inwestuje gigantyczne pieniądze, to jest największa pozycja w budżecie Unii Europejskiej, w politykę rolną, w politykę subwencjonowania produktów rolnych, czego skutkiem jest to, że europejskie produkty rolne są tańsze niż produkty rolne wytwarzane lokalnie na świecie i Europa jest w stanie skutecznie wypierać z lokalnych rynków lokalną produkcję rolną i zastępować ją swoją. To się dokonuje tylko dlatego, że Europa jest na tyle bogata, że stać ją na subwencjonowanie własnego rolnictwa, a jest na tyle bogata między innymi dlatego, że wcześniej przez wieki ciągnęła gigantyczne zyski z kolonialnej eksploatacji krajów, do których teraz eksportuje swoją żywność. Tak długo, jak długo żywność pozostaje towarem, a nie jest uważana za prawo człowieka, tak długo głód będzie nieuchronną konsekwencją. W swojej książce pisał pan taką rzecz, która muszę przyznać, że jakoś mną ostatnio wstrząsnęła, mianowicie głód, rzecz jasna, podobnie jak rzeź, towarzyszy ludzkości w całej jej historii. Oba zjawiska są zresztą ściśle związane. Ludzie głodni i zagrożeni głodem skłonni są mordować, by zdobyć pokarm. Wojny i rzezie niszczą rolnictwo i powodują głód. To jest trochę przypis do tego, co pan powiedział wcześniej o blokadach rosyjskich na ukraińskie zboże, ale czy pana zdaniem to, co się dzieje teraz, czyli wojna w Ukrainie, spowoduje kolejny głód? Tego oczywiście nie wiemy. Natomiast wiemy, że sama groźba głodu jest jednym z najpotężniejszych instrumentów kontrolowania ludzi, ponieważ głód trwa. Ludzie pozbawieni żywności nie umierają natychmiast, jak ci, którzy są trafieni kulą czy odłamkiem. Jest czas na to, by widzieć, jak najbliżsi umierają powoli,
Na przykład z tego powodu, że postanowiliśmy walczyć o wolność z kimś, kto nas teraz nie tylko wolności, ale i głodu pozbawia, a więc to my zagłodziliśmy naszych. Takie doświadczenie powoduje trwałe, katastrofalne i często nieodwracalne konsekwencje. Ja myślę, że jednym z powodów, dla których aż do tej wojny w Ukrainie tak trudno było budować nowoczesne państwo, jest właśnie doświadczenie Hołodomoru. Takie egzystencjalne doświadczenie, które mówi, że nie ma co podskakiwać. Że cena tego jest zbyt wielka. Alternatywą jest, by za wszelką cenę być po stronie tych, którzy głodzą, a nie tych, którzy umierają z głodu. To nie jest wybór etyczny, to jest wybór egzystencjalny. W archiwum Ringelbluma, podziemnym archiwum warszawskiego getta, zachowała się notatka Emanuela Ringelbluma, który pisze, że w jednym z punktów dla uchodźców, to były najgorsze miejsca w getcie, bo uchodźcy wyganiani przez Niemców z innych miejscowości i przeganiani do getta nie mieli absolutnie ani żywności, ani z reguły niczego cennego, co na żywność można byłoby wymienić, a getto i tak głodowało, nie było czym im pomóc. I pisze Ringelblum, że w jednym z punktów zwariowało dziecko, chłopiec 5-6-letni, który zaczął krzyczeć, ja chcę żyć, ja chcę zabijać, ja chcę być Niemcem. I trzeba powiedzieć, że to dziecko zachowało się w sposób absolutnie logiczny. Jeżeli chce żyć, to musi zabijać, bo żyją ci, którzy zabijają. To jest całe jego doświadczenie, całe jego świadome życie. To jest to, co on widział. A zabijają Niemcy. Więc żeby żyć, trzeba być Niemcem. Kiedy się doświadczyło głodu, jest pełna świadomość tego, że jeżeli wybór jest taki, żeby umrzeć z głodu, bo się chciało nie żyć na kolanach, to lepiej żyć na kolanach i nie umrzeć z głodu. Ja spędziłem pierwszy rok wojny bośniackiej w oblężonym Sarajewie, gdzie więcej ludzi umarło z głodu i chorób niż od serbskich kul. To, że miasto wtedy nie skapitulowało, no jest cudem. Wielkim niepokojem myślę o tym, jaka ta zima będzie na zdewastowanej wojną Ukrainie, bo nie ma właściwie gorszego doświadczenia niż widzieć, jak najbliżsi powoli umierają. Tutaj szczęśliwie Ukraina ma wspólną granicę ze światem niedotkniętym jeszcze agresją, więc kobiety i dzieci można było ewakuować. W zimie czeka nas kolejna fala uchodźców z Ukrainy, którym będzie nieporównanie gorzej niż tym, którzy trafili do tej pory, bo ci, którzy trafili do Polski do tej pory, to są ludzie, którzy podjęli decyzję o ucieczce jeszcze w pełni sił i trafili na społeczeństwo, które jeszcze nie było zmęczone pomaganiem i entuzjastycznie udzieliło im pomocy. Tej zimy przybędą do nas dziesiątki, może setki tysięcy ludzi straumatyzowanych tym rokiem wojny i trafią na społeczeństwo, które już jest bardzo zmęczone udzielaniem pomocy i skutki mogą być paskudne. Chciałam zapytać jeszcze o to, bo pan też pewnie przy pisaniu swojej książki natykał się na to, jak ta pamięć o ludobójstwach czy o głodzie jest w ogóle przechowywana w społeczeństwach i w narodach. W Ukrainie mówi się o takim dużym szacunku do jedzenia i o tym, że jednak Ukraińcy jedzą, żeby się najeść. Jak to wygląda w przypadku innych narodów? To jest wspólne doświadczenie. Ja kiedyś, dość dawno temu, nocowałem w Stanach w domu bardzo wybitnego ekonomisty, naukowca, który jako dziecko przeżył getto i zaczął nowe życie w Stanach. To był bogaty człowiek. Ja w nocy wstałem, poszedłem do kuchni, bo chciałem się napić wody. Słyszałem jakieś dźwięki, zatrzymałem. Mój gospodarz stał w kuchni przed otwartą na oścież lodówką pełną żywności i patrzył. On niczego nie potrzebował wziąć.
On potrzebował widzieć, że ma jedzenie. To było przejmujące zupełnie doświadczenie. Nigdy mu o tym nie powiedziałem i nie będę wymieniał jego nazwiska publicznie. Ale głód rzeczywiście naznacza na całe życie i ludzi, i społeczeństwa. No to, co bardzo długo umożliwiało Łukaszence władzę na Białorusi, a pamiętajmy, że ze wszystkich terenów okupowanych przez Niemcy Białoruś ucierpiała najwięcej. Tam zginęła 1/4 ludności. To, co umożliwiało Łukaszence władzę, to było powszechne przekonanie, że póki nie ma wojny i jest kartofel, to da się jakoś żyć, nie ma co podskakiwać. Społeczeństwa, które nie doświadczyły głodu, nie są w ogóle w stanie sobie wyobrazić, jakim przeraźliwym i jak głęboko transformującym jest to doświadczenie. To chyba tutaj zakończymy naszą rozmowę, niezbyt optymistyczną, ale miejmy nadzieję, że jednak będzie ona jakąś przestrogą. Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Konstanty Gebert, pisarz, tłumacz, dziennikarz, autor m.in. wydanej w 2022 roku książki Ostateczne rozwiązania, Ludobójcy i ich dzieło, która właśnie dostała nagrodę Beaty Pawlak i nagrodę Clio. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję także współproducentce tego podcastu, Julii Radziwiłł-Fido. Do usłyszenia, Urszula Pieczek. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej.